Do miasta to się tak szybko przyczaiłem, bo miałem na początku cały chyba bodajże tydzień, to tak sobie zwiedzałem, spacerowałem, dużo spędziłem czasu na rynku, jakaś kawa, więc nawet pogoda była fajna, więc to wszystko tak się fajnie ułożyło do tego, że miałem możliwość do zwiedzania miasta. A co do klimatu, no to już było widać, jak przyjechałem tutaj na ten pierwszy mecz ze Szczecinem, tu jeszcze nie grałem, to dopiero wtedy poczułem taką prawdziwą atmosferę jako kibic. Głośno, wszyscy dopingują, żyją tym meczem, więc to było dla mnie też takie inne uczucie niż jako dla zawodnika. Każdy w tym mieście kocha koszykówkę, bo jak nawet ja jadę samochodem, to wiele samochodów nawet trąbi na nas i macha, to też mają te logo naklejone na samochody, wszyscy w tych czapkach jeżdżą z logiem Stali, więc to jest naprawdę świetne i widać, że ci kibice naprawdę tym żyją i utożsamiają się z tą koszykówką, z miastem, więc to jest super. No, dwa podobne miasta też, jeżeli chodzi o ludność, są takie podobne. Na pewno to jest inna specyfika, bo Ostrów jest bardziej tak w centrum Polski, Zgorzelec jest na obrzeżu, ale jest połączony z tym, z Görlitz i na pewno też ma taki urok, że to jest taki, mówią na Zgorzelec, centrum Europy, tak? Bo tam jest wszędzie blisko, a jak do Berlina, do Pragi, tutaj do Wrocławia, też to jest takie miasto, gdzie nie jest zbyt za bardzo rozrywkowe, ale można sobie na pewno fajnie, można sobie fajnie umilić czas jeżdżąc, zwiedzając, bo naprawdę wokół Zgorzelca jest tyle miejsc do zwiedzania, jak nie tutaj w Polsce, góry czy jakieś zamki, to na pewno za granicą, Czechy, Praga, Niemcy, to do Berlina można sobie szybko pojechać, więc na pewno nie da się nudzić. Było tyle spotkań w Vivi Konaniu, które były, można powiedzieć, nawet perfekcyjne, wszystko chodziło idealnie, a były takie mecze, które po prostu nie wychodziły, nic się nie trzymało ładu, więc na pewno nie wolno takiej drużyny lekceważyć, na pewno trzeba postawić swoje warunki i nie pozwolić im się rozkręcić, ani żeby nie poczuli takiego wiatru w swoich ramionach, żeby po prostu te rzuty ich, które zazwyczaj wpadają, troszeczkę im poprzeszkadzać, żeby one po prostu były na mniejszym procencie. Nie można skupić się na jednym zawodniku, trzeba skupić się na trzech, czterech zawodnikach, to na pewno. Na pewno Tweety Carter jest bardzo dobrym strzelcem. Też oddaje dużo, dużo rzutów, może nie na najlepszym procencie, ale te rzuty ciężkie potrafi trafić. Drugim świetnym zawodnikiem i dobrym strzelcem jest Michał Michala, który ma wolność w ataku, może robić co tylko chce. Ta taktyka jest głównie też pod niego. Serce zabije mocniej i szybciej. Na pewno spędziłem tam trzy świetne lata, jak dla mnie, jeżeli chodzi o rozwój koszykarski. Na pewno będzie fajnie tam wrócić, zagrać mecz, zobaczyć to jeszcze raz tą atmosferę, która panuje na trybunach.
I jeszcze raz w tej hali zagrać, tak? Bo to myślę, że to jest też fajny obieg do grania koszykówkę. Myślę, że kibice też uwielbiają klub, uwielbiają chodzić na mecze, robią też świetną oprawę. Więc jeżeli chodzi o klub ze Zgorzelca i o ten mecz, to na pewno jest fajnie tam wrócić i jeszcze raz po prostu zagrać tam.